No wynik można powiedzieć, że odzwierciedla tą grę, bo AEK większość meczu tak naprawdę przeważał, my gdzieś staraliśmy przez kąty ich atakować, ale w pierwszej połowie wyglądało to nieźle. Stwarzali sobie tylko sytuacje po naszych niepotrzebnych i niewymuszonych błędach, ale my także mieliśmy swoje sytuacje, które mam nadzieję, że w lidze będziemy wykorzystywać i dobrze, że to się stało w ostatnim meczu z Paningowem przed ligą, a nie w lidze i mamy jeszcze tydzień czasu na poprawę tych elementów gry, które dzisiaj nie do końca były dobrze wykonywane. Właśnie na to trener zwraca uwagę, że sporo tych właśnie waszych niewymuszonych błędów, prostych strat gdzieś tam w środku pola, no tego pewnie się trzeba nieco odkrycie, wystrzegać. Tak, no też był to mecz sparingowy, gdzie też delikatnie każdy ma troszeczkę więcej luzu i pozwala sobie na nieco więcej takich zagrań, które mogą być przejęte i może być z tego kontra. W lidze pewnie będzie większe wyrachowanie w naszej grze, ale tak mówię, trzeba wyciągnąć wnioski z tego sparingu, bo to był bardzo dobry sparing partner i wydaje mi się, że przez ten tydzień przygotujemy się tak do tego meczu z Zagłębiem, że przybierzemy stamtąd 3 punkty na inaugurację. W defensywie długo było, przynajmniej do momentu straty bramki, bardzo poprawnie, ale trochę widać, że jakości potrzeba z przodu, bo pierwszy celny strzał 80 minuta, no to trochę słabo. Cały zespół broni, cały zespół atakuje i tak mówię, wygrywa zespół, przegrywa zespół. Dzisiaj ten mecz przegraliśmy, nie ma co gdybać, gdybyśmy strzelili te bramki. Mieliśmy w pierwszej połowie kilka sytuacji, zagrożyliśmy bramce rywala i w tym tygodniu na pewno będziemy pracować nad tym, żeby nie tylko dochodzić do tych sytuacji, ale także kończyć je bramkami i tak mówię, no z niecierpliwością czekamy na ten niedzielny mecz w Lubinie. Myślę, że graliśmy w takim, nie wiem, zestawieniu, nie wiem, w pierwszej połowie, to dało radę stanąć z nimi czoło w czoło i walczyć jakby, może nie jak równy z równym, ale ze spokojem to balansować i ten wynik utrzymywał się 0-0. Oni mieli okazję, my też, także no, w drugiej połowie już się to całkiem trochę rozluźniło, było sporo dziur między strefami i zakończyło się jak się skończyło, jednak jak mówi pan, różnica dla drugiej połowy już jakaś było widać. Tydzień do ligi, jakbyś ocenił, czy już jesteście w 100% przygotowani, czy to jest ta optymalna forma, czy czegoś jeszcze brakuje? Myślę, że idealnie, jeżeli został ten tydzień, jest tak jakby idealny dla doszlifowania tam paru rzeczy, nie wiem, no myślę, że już będzie pod konkretnego przeciwnika, jakim jest Zagłębie, także myślę, że co tydzień już będzie trenowany pod przeciwnika trochę, także myślę, że no jest to idealny moment, bo jednak dzisiaj graliśmy ten ostatni sparing, a wiadomo, no jakie są sparingi, tak, w ostatnich tak jakby fazach tych przygotowawczych, także myślę, że jest to dobry moment. No myślę, że jesteśmy już gotowi, bo no nie ma co przeciągać, my też czekamy na tę ligę, bo jednak to jest najważniejsze, ile można grać w sparingi.